Nazywam się Krystyna Wójcik. Jestem z Miękini, od urodzenia mieszkam na wsi i próbuję teraz coś Wam opowiedzieć, jak to dawniej było. Nie tak jak teraz, co odkręca się kran i woda się leje. Dawno w gospodarstwach trzeba było wodę nosić, dla gadziny to trzeba było nosić zeżyki, a dla gotowania dla rodziny to trzeba było nosić albo ze źródełka kasik, a kto miał studnię, który gospodarz był bogatszy, no to miał żuraw, miał studnię i to była ciężka robota, bo przecież trzeba było zaczerpnąć te wody, wyciągnąć, przynieść. Bardzo, bardzo ludzie oszczędzali wodę, no bo to było bardzo ciężko przenieść ją do domu. No i ludzie też czasu nie mieli tak, bo musieli wszystko w polu robić rękami. Nie było tak jak teraz, że maszyny wyjadą i zrobią. Sadzili, okopowali, wszystko w rękach, więc nie mieli tak wiele czasu na tą robotę w domu. Jak się okopowało? No trzeba było mieć dobrą kłopackę i baby tak się czasami zbierały, nieraz się zmówiły we trzy, we cztery. To najpierw zrobiły ujenny, później szły do drugi, no i tak se razem pomagały. Jak były dobre kumoski, nie kłóciły się, no to zrobiły se wszystko spokojnie, bez nerwów. No a później, no jak już nastały maszyny, no to już się na wsi zmieniło. Już te kłopacki, te wszystkie kumoski, już to poszło w zapomnienie. Bo teraz ino maszyny i wielkie gospodarki, dawno były mniejsze, to se ludzie tak pomagali, jeden do drugiego poszedł i więcej się szanowali, a teraz już tak nie ma. No ja wam powiem, że dawno, no dawno może się ludzie lepiej lubieli, lepiej się szanowali, a teraz przez te komputery, przez te telewizory, to ani na wsi człowieka nie spotka nikaj. Przejedzie się całą wieś i człowieka nie spotka z nigdzie, bo każdy siedzi w domu przy komputerach, przy tych telewizorach i nikaj nic nie ma.